cichej dzielnicy, w eleganckiej willi, mieszkała Martyna, 28-letnia kobieta, która właśnie oczekiwała swojego pierwszego dziecka. Była żoną Piotra, wpływowego biznesmena i milionera. Ich życie zdawało się być sielanką, piękny dom, szybkie samochody, egzotyczne podróże. Ale jak to często bywa, to co wygląda perfekcyjnie z zewnątrz, kryje czasem mroczne tajemnice. Martyna i Piotr znali się od 5 lat. Ich związek rozpoczął się od romantycznego spotkania na przyjęciu firmowym, gdzie Piotr natychmiast został zauroczony jej uśmiechem i inteligencją. Piotr, mimo swojego napiętego harmonogramu, zawsze znajdował czas dla Martyny. Często zabierał ją na kolację do najlepszych restauracji w mieście, a ich wspólne wyjazdy do Paryża, Rzymu czy Nowego Jorku były pełne miłości i bliskości. Pewnego słonecznego popołudnia Martyna postanowiła wybrać się na kawę do ulubionej kawiarni w centrum miasta. Uwielbiała spędzać tam czas, delektując się aromatycznym espresso i czytając książki. Tego dnia jednak, gdy spacerowała po parku, jej uwagę przykuła znajoma sylwetka siedząca na tarasie kawiarni. Jej serce zabiło szybciej, gdy zobaczyła, że to Piotr. Nie był jednak sam. Siedział przy stoliku z atrakcyjną brunetką. Kobieta wyglądała na około 30 lat, była elegancko ubrana, a ich rozmowa wydawała się bardzo intymna. Martyna poczuła dziwne ukłucie w sercu. Zatrzymała się na chwilę, zastanawiając się, czy powinna podejść. W końcu, ukrywając się za krzewem, zbliżyła się na tyle, by usłyszeć fragment ich rozmowy. Piotrze, naprawdę nie wiem, jak długo jeszcze będziemy to ukrywać, powiedziała kobieta głosem pełnym emocji. Spokojnie, Katarzyno. Wszystko się ułoży. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, odpowiedział Piotr, spoglądając na nią z troską. Martyna poczuła, jak świat jej się wali. Czy to możliwe, że jej mąż miał romans? Postanowiła nie robić sceny i wróciła do domu, próbując przemyśleć, co dalej zrobić. Martyna siedziała w salonie, patrząc na zdjęcie ślubne, które wisiało na ścianie. Ich ślub był jednym z najpiękniejszych dni w jej życiu. Przypominała sobie przysięgi, które składali sobie nawzajem i łzy wzruszenia w oczach Piotra, kiedy mówił tak. Teraz te wspomnienia wydawały się jej odległe i puste. Jej myśli krążyły wokół tego, co zobaczyła w kawiarni. Nie mogła uwierzyć, że Piotr mógł ją zdradzać, zwłaszcza teraz, kiedy spodziewała się ich pierwszego dziecka. Próbowała znaleźć wytłumaczenie dla jego zachowania. Może to była tylko przyjaciółka, może coś ją dręczyło i Piotr po prostu próbował jej pomóc. To musi być jakieś nieporozumienie, szeptała do siebie. Piotr nie zrobiłby mi tego kropka. Postanowiła poczekać na męża i porozmawiać z nim w cztery oczy. Wieczorem, kiedy Piotr wrócił do domu, Martyna zebrała się na odwagę. Serce jej biło jak oszalałe, gdy patrzyła, jak Piotr zdejmuje płaszcz i wchodzi do salonu. Piotrze, musimy porozmawiać, zaczęła, starając się zachować spokój. Oczywiście, kochanie. Co się stało? Piotr usiadł obok niej na kanapie, trzymając ją za rękę. Jego dotyk, który kiedyś dawał jej poczucie bezpieczeństwa, teraz wydawał się obcy i zimny. Dzisiaj widziałam cię w kawiarni z jakąś kobietą. Kim ona jest? Zapytała, patrząc mu prosto w oczy. Piotr lekko się zaczerwienił, ale szybko odzyskał zimną krew. To tylko koleżanka z pracy. Mieliśmy spotkanie biznesowe. Nic więcej, odpowiedział, uśmiechając się uspokajająco. Martyna chciała mu wierzyć, ale coś w jego spojrzeniu mówiło jej, że nie mówi całej prawdy. Postanowiła dowiedzieć się więcej na własną rękę. Była zdeterminowana, by odkryć, co naprawdę się dzieje. Po rozmowie z Piotrem Martyna czuła się jeszcze bardziej zagubiona. Siedziała w salonie przez resztę wieczoru, patrząc na zdjęcie ślubne i wspominając wszystkie piękne chwile, które spędzili razem. Zastanawiała się, czy mogła przeoczyć jakieś znaki, czy były momenty, kiedy powinna zauważyć, że coś jest nie tak. Piotr, widząc jej zamyślenie, próbował ją pocieszyć, przynosząc jej herbatę i tuląc do siebie. Kochanie, wiem, że ostatnio jesteś zestresowana. Może powinniśmy wyjechać na kilka dni, odpocząć od wszystkiego, zaproponował, głaszcząc jej włosy. Martyna tylko skinęła głową, ale w środku czuła, że musi znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Wiedziała, że nie będzie mogła odpocząć, dopóki nie dowie się prawdy. Martyna zaczęła śledzić Piotra. Wiedziała, że to może być ryzykowne,
ale jej ciekawość i chęć poznania prawdy były silniejsze. Codziennie sprawdzała jego kalendarz, notowała godziny spotkań i miejsca, które odwiedzał. Była zaskoczona, jak często Piotr miał u spotkania biznesowe poza biurem. Każdego ranka, gdy Piotr wychodził do pracy, Martyna dyskretnie śledziła go swoim samochodem. Zaczęła zauważać pewne wzorce. Piotr regularnie odwiedzał te same miejsca, a niektóre z nich nie wyglądały na typowe lokalizacje biznesowe. Jednym z tych miejsc była mała kawiarnia na obrzeżach miasta, gdzie widziała go spotykającego się z Katarzyną. Pewnego dnia, po tygodniu śledzenia, zobaczyła, jak Piotr wchodzi do eleganckiej restauracji. Była to jedna z tych restauracji, do których chodzili razem na specjalne okazje. Martyna poczuła, jak serce jej bije szybciej i postanowiła wejść za nim. Ukryła się za dużą rośliną doniczkową, skąd mogła obserwować cały lokal. Ku jej zaskoczeniu, Piotr znów spotkał się z Katarzyną. Tym razem ich spotkanie było jeszcze bardziej intymne. Siedzieli blisko siebie, trzymali się za ręce i patrzyli sobie głęboko w oczy. Katarzyna co jakiś czas głaskała Piotra po ramieniu, a on uśmiechał się do niej ciepło. Martyna czuła, że jej serce pęka na tysiąc kawałków. Próbowała powstrzymać łzy, ale nie mogła. Uciekła z restauracji, nie chcąc widzieć więcej. Wsiadła do samochodu i przez kilka minut siedziała bez ruchu, wpatrując się w kierownicę i próbując uporządkować swoje myśli. Co ja mam teraz zrobić? Pytała samą siebie. Czy powinnam mu wybaczyć? Czy powinnam go zostawić? Wiedziała, że musi zrobić coś więcej, by odkryć całą prawdę, ale bała się, co jeszcze może odkryć. Martyna postanowiła zainstalować w samochodzie Piotra lokalizator GPS. Wiedziała, że to ekstremalne posunięcie, ale nie miała innego wyjścia. Każdego dnia sprawdzała, gdzie się udaje, a jego trasy coraz bardziej ją niepokoiły. Zainstalowanie urządzenia nie było trudne. Czekała na moment, kiedy Piotr będzie w pracy, a następnie szybko zamontowała lokalizator pod podwoziem samochodu. Pierwsze kilka dni nie przyniosło żadnych rewelacji. Piotr rzeczywiście spotykał się z klientami, jeździł do biura i wracał do domu o normalnych godzinach. Martyna zaczynała już wątpić w swoje podejrzenia, kiedy nagle jednego dnia zauważyła coś dziwnego. Piotr zamiast wracać prosto do domu, skierował się na obrzeża miasta. Serce Martyny biło szybciej, kiedy obserwowała na mapie ruch Piotra. Adres, do którego zmierzał, był w zupełnie innej części miasta, niż zwykle się poruszał. Martyna wiedziała, że musi sprawdzić to miejsce osobiście. Czuła mieszankę strachu i determinacji, ale jej ciekawość była silniejsza. Następnego dnia, po upewnieniu się, że Piotr rzeczywiście jedzie do tego samego miejsca, Martyna postanowiła pojechać tam sama. Zaparkowała swój samochód w pobliżu i ukryła się za ogrodzeniem, z którego miała dobry widok na dom. Był to niewielki, ale dobrze utrzymany dom z ogrodem pełnym kwiatów i zabawkami porozrzucanymi po podwórku. Martyna czekała cierpliwie, obserwując każdy ruch. Po kilku minutach zobaczyła, jak Piotr wychodzi z samochodu i wchodzi do domu, w którym czekała na niego Katarzyna. Nie była sama, towarzyszył jej mały chłopiec, może 5-letni, który rzucił się Piotrowi na szyję, krzycząc tato. Martyna poczuła, jak ziemia osuwa jej się spod nóg. To było niemożliwe. Jej mąż miał drugą rodzinę. Małe dziecko, które nazywało go ojcem. Wszystkie puzzle zaczęły się układać w całość. Piotr prowadził podwójne życie, a ona nie miała o tym pojęcia. Przez resztę dnia Martyna obserwowała, jak Piotr spędza czas z Katarzyną i ich synem. Byli szczęśliwi, uśmiechali się, bawili się w ogrodzie. To było jak scena z innego życia, życia, o którym Martyna nie miała pojęcia. Wracając do domu, czuła się jak w koszmarze. Jak mogła nie zauważyć wcześniej? Martyna zaparkowała samochód w pobliżu i ukryła się za ogrodzeniem, obserwując dom. Po kilku minutach zobaczyła, jak Piotr wychodzi z samochodu i wchodzi do domu, w którym czekała na niego Katarzyna. Nie była sama, towarzyszył jej mały chłopiec, może 5-letni, który rzucił się Piotrowi na szyję, krzycząc tato. Martyna poczuła, jak ziemia osuwa jej się spod nóg. To było niemożliwe. Jej mąż miał drugą rodzinę. Małe dziecko, które nazywało go ojcem. Wszystkie puzzle zaczęły się układać w całość. Piotr prowadził podwójne życie, a ona nie miała o tym pojęcia. Przez kilka minut stała nieruchomo, starając się przyswoić to, co zobaczyła.
W jej głowie kłębiły się tysiące pytań. Jak długo to trwało? Dlaczego nigdy niczego nie zauważyła? Jak mogła być tak ślepa? Martyna czuła, że musi zebrać więcej informacji, zanim skonfrontuje się z Piotrem. Zaczęła regularnie obserwować dom Katarzyny. Każdego dnia notowała godziny, kiedy Piotr przychodził i wychodził. Zauważyła, że spędzał tam więcej czasu, niż wcześniej myślała. Czasami zostawał na noc, co tłumaczyło jego częste wyjazdy służbowe. Martyna czuła, że coraz bardziej traci kontrolę nad swoim życiem. Pewnego wieczoru, kiedy Piotr wrócił do domu, Martyna postanowiła zajrzeć do jego telefonu. Wiedziała, że to naruszenie prywatności, ale czuła, że nie ma innego wyjścia. W jego wiadomościach znalazła wiele rozmów z Katarzyną. Były pełne czułości, planów na przyszłość, wspomnień wspólnie spędzonych chwil. To, co najbardziej ją zabolało, to fakt, że Piotr wydawał się naprawdę szczęśliwy z Katarzyną. Martyna zaczęła czuć, że musi dowiedzieć się więcej o Katarzynie i jej relacji z Piotrem. Wynajęła prywatnego detektywa, pana Kowalskiego, który miał pomóc jej zebrać więcej dowodów. Detektyw obiecał dyskrecję i profesjonalizm. Nie martw się, pani Martyno. Znajdę wszystkie odpowiedzi, których pani szuka, powiedział detektyw, kiedy spotkali się w jego biurze. Z bólem w sercu Martyna wróciła do domu. Całą noc nie mogła spać, myśląc o tym, co zobaczyła. Postanowiła, że musi skonfrontować się z Piotrem i poznać całą prawdę. Następnego dnia, kiedy Piotr wrócił do domu, Martyna czekała na niego w salonie. Musimy porozmawiać, powiedziała zimnym głosem. Oczywiście, kochanie. Co się stało? Zapytał Piotr, patrząc na nią z troską. Wiem o wszystkim. Wiem o Katarzynie i dziecku. Wiem, że prowadzisz podwójne życie, powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Piotr zbladł. Przez chwilę milczał, nie wiedząc, co opowiedzieć. W końcu usiadł ciężko na kanapie i schował twarz w dłoniach. Martyno, przepraszam. Nie chciałem, żebyś się o tym dowiedziała w ten sposób, zaczął cicho. Więc to prawda? Naprawdę masz drugą rodzinę? Zapytała, nie wierząc własnym uszom. Tak, to prawda. Katarzyna i ja mamy syna. To długi i skomplikowany temat. Chciałem ci wszystko powiedzieć, ale nie wiedziałem, jak odpowiedział Piotr, patrząc na nią ze łzami w oczach. Martyna czuła, że jej świat się rozpada. Wszystkie wspomnienia, wszystkie plany na przyszłość, wszystko wydawało się teraz niczym. Jak mogła zaufać Piotrowi po tym wszystkim? Jak mogła zbudować przyszłość na kłamstwach? Martyna usiadła naprzeciwko Piotra, czując, jak jej serce bije szybciej. Musiała poznać całą prawdę, nawet jeśli miało to ją zranić jeszcze bardziej. Powiedz mi wszystko, od początku, powiedziała, starając się zachować spokój. Piotr wziął głęboki oddech i zaczął opowiadać. Katarzynę poznałem kilka lat temu, już będąc z tobą. Była klientką jednej z moich firm. Na początku to były tylko spotkania biznesowe, ale z czasem zaczęliśmy spędzać ze sobą więcej czasu. W końcu zaczęliśmy się spotykać w tajemnicy przed tobą. Wiedziałem, że to złe, ale nie mogłem się powstrzymać, mówił, nie patrząc Martynie w oczy. Więc przez cały ten czas prowadziłeś podwójne życie? Sypiałeś z nią za moimi plecami? Zapytała, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Tak, Martyno. Przepraszam. Katarzyna i ja mamy syna. Kiedy dowiedziałem się, że jest w ciąży, nie mogłem się od niej odwrócić. Jestem z nią szczęśliwy i próbuję być ojcem dla naszego dziecka, odpowiedział Piotr, patrząc na nią ze łzami w oczach. I co teraz? Planujesz kontynuować życie z dwoma rodzinami? A co ze mną? Co z naszym dzieckiem? Zapytała, czując, jak jej głos łamie się pod naporem emocji. Martyno, nie chciałem cię ranić. Chciałem być dla was obu. Ale zdaję sobie sprawę, że to niemożliwe. Katarzyna i ja chcemy być razem. Nie wiem, jak to pogodzić, Piotr z trudnością formułował każde słowo, jego głos drżał. Martyna poczuła, że jej świat się rozpada. Wszystkie wspomnienia, wszystkie plany na przyszłość, wszystko wydawało się teraz niczym. Jak mogła zaufać Piotrowi po tym wszystkim? Jak mogła zbudować przyszłość na kłamstwach? Dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś?
zapytała, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Nie wiem, Martyno. To wszystko zaczęło się niewinnie. Katarzyna była w trudnej sytuacji, a ja chciałem jej pomóc. Z czasem zbliżyliśmy się do siebie. Nie planowałem tego, ale zakochałem się w niej. Kiedy dowiedziałem się, że jest w ciąży, nie mogłem się od niej odwrócić. Przepraszam, że cię zraniłem. Nigdy tego nie chciałem, odpowiedział Piotr, głos mu się łamał. Martyna wiedziała, że musi podjąć trudną decyzję. Wiedziała, że musi myśleć o sobie i o swoim dziecku. Czuła, że nie może żyć w cieniu innej kobiety i jej dziecka. Martyna czuła się rozdarta. Z jednej strony kochała Piotra i chciała, by ich rodzina była szczęśliwa, z drugiej strony nie mogła znieść myśli, że jej mąż jest z inną kobietą i ma z nią dziecko. Każda chwila spędzona z Piotrem była teraz naznaczona bólem i poczuciem zdrady. Postanowiła dać sobie czas na przemyślenie sytuacji. Przez kilka kolejnych dni unikała rozmów z Piotrem. Skupiła się na sobie i na dziecku, które miało się urodzić. Starała się zachować spokój, ale wewnętrznie czuła się, jakby była na huśtawce emocji. Czasem czuła gniew, czasem smutek, a czasem ogromne poczucie straty. Martyna spędzała długie godziny, spacerując po parku, starając się uporządkować myśli. Rozmawiała z psychologiem, który pomógł jej zrozumieć, że to, czego doświadcza, jest normalne. Była w szoku, czuła się zdradzona i musiała znaleźć sposób, aby poradzić sobie z tym bólem. Czy mogę mu wybaczyć? Czy mogę zaakceptować fakt, że ma drugą rodzinę? Te pytania wciąż krążyły w jej głowie. Wiedziała, że decyzja, którą podejmie, wpłynie na całe jej życie i życie jej dziecka. Było to ogromne brzemię, które musiała dźwigać. Martyna zdecydowała się zwierzyć swojej najlepszej przyjaciółce, Ani. Spotkały się w kawiarni, gdzie Martyna opowiedziała jej o wszystkim, co się wydarzyło. To straszne, co cię spotkało, powiedziała Ania, trzymając ją za rękę. Nie mogę uwierzyć, że Piotr zrobił coś takiego. Ale musisz pomyśleć o sobie i o dziecku. Czy jesteś w stanie żyć z tym, co zrobił Piotr? Nie wiem, Aniu. Kocham go, ale czuję się zdradzona. Nie wiem, czy mogę mu zaufać, odpowiedziała Martyna, ocierając łzy. Czasami miłość to za mało. Musisz być silna i pomyśleć o przyszłości. Może powinnaś dać sobie czas, żeby wszystko przemyśleć, zasugerowała Ania. Ale jak mam żyć bez niego? Jak mam wychować dziecko sama? Pytała Martyna, czując, jak jej serce bije szybciej z niepokoju. Martyno, jesteś silniejsza, niż myślisz. Możesz sobie poradzić. Pomyśl o tym, co jest najlepsze dla ciebie i dla twojego dziecka. Jeśli teraz nie jesteś gotowa podjąć decyzji, daj sobie czas. Nie musisz decydować od razu, Ania mówiła z troską, starając się wesprzeć przyjaciółkę. Martyna wiedziała, że przyjaciółka ma rację. Musiała znaleźć sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją. Zrozumiała, że nie musi podejmować decyzji od razu. Mogła dać sobie czas, żeby przemyśleć wszystko na spokojnie. Po spotkaniu z Anią Martyna poczuła się trochę lepiej. Wiedziała, że ma wsparcie przyjaciółki i że nie jest sama. Musiała znaleźć swoją drogę, ale miała nadzieję, że z czasem wszystko się ułoży. Martyna postanowiła wyjechać na kilka dni do rodziców, żeby przemyśleć wszystko w spokoju. Piotr zgodził się, rozumiejąc, że potrzebuje czasu. Była to dla niej trudna decyzja, ale czuła, że musi oderwać się od codziennej rutyny i zebrać myśli w spokojnym otoczeniu. Spakowała kilka najpotrzebniejszych rzeczy i ruszyła w drogę. Dom rodziców Marteni znajdował się na malowniczej wsi, otoczony zielonymi polami i lasami. W dzieciństwie spędzała tu każde wakacje, bawiąc się na podwórku i pomagając rodzicom w ogrodzie. To miejsce zawsze dawało jej poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Pierwszego dnia, kiedy dotarła na miejsce, matka przywitała ją z otwartymi ramionami. Martyna opowiedziała jej o wszystkim, co się wydarzyło, nie szczędząc łez. Matka słuchała jej uważnie, a następnie przytuliła mocno, dodając jej otuchy. Kochanie, życie czasem stawia przed nami trudne wybory. Musisz słuchać swojego serca, ale też myśleć o przyszłości, powiedziała jej matka, obejmując ją ciepło. Pamiętaj, że jesteś silna i dasz sobie radę, cokolwiek postanowisz. Przez kolejne dni Martyna spędzała dużo czasu na spacerach po okolicy. Odwiedzała miejsca, które przypominały jej beztroskie lata młodości,
CEO pomagało jej odzyskać równowagę psychiczną. Długie rozmowy z matką i ojcem również przynosiły ukojenie. Ich wsparcie i mądrość życiowa były bezcenne w tym trudnym czasie. Martyna zaczęła dostrzegać, że jej życie musi się zmienić. Zrozumiała, że decyzje, które podejmie, będą miały ogromny wpływ na przyszłość jej i jej dziecka. Powoli dochodziła do wniosku, że musi postawić na pierwszym miejscu siebie i swoje dziecko. Wiedziała, że Piotr także zasługuje na szczęście, ale nie mogła pozwolić, aby jej życie było zdominowane przez jego błędy. Po powrocie do domu, Martyna wiedziała, że musi porozmawiać z Piotrem i podjąć ostateczną decyzję. Usiedli razem w salonie, gotowi na trudną rozmowę. Piotrze, dużo myślałam o tym, co się stało. Kocham cię, ale nie mogę żyć w cieniu twojej drugiej rodziny. Musimy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam obojgu być szczęśliwymi, zaczęła Martyna, patrząc na niego poważnie. Martyno, zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa. Nie chcę cię stracić, odpowiedział Piotr, z nadzieją w oczach. Chcę, żebyś mógł być częścią życia swojego syna, ale nie mogę zaakceptować, że masz drugą rodzinę. Musimy się rozstać, przynajmniej na jakiś czas, żeby każdy z nas mógł sobie wszystko przemyśleć, powiedziała Martyna, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Piotr zrozumiał, że to jedyna słuszna decyzja. Chociaż było mu ciężko, zgodził się na rozstanie, wierząc, że czas pomoże im znaleźć odpowiedzi. Wiedział, że musi szanować jej decyzję i dać jej przestrzeń, której potrzebuje. Martyna postanowiła zatrzymać się w rodzinnym domu jeszcze na kilka tygodni, aby odzyskać spokój i siły na nowy początek. W tym czasie Piotr regularnie dzwonił, pytając o jej samopoczucie i zdrowie dziecka. Starał się być wspierający, choć wiedział, że to nie naprawi zranień, które spowodował. Martyna rozpoczęła nowe życie jako samotna matka. Skupiła się na sobie i na przygotowaniach do narodzin dziecka. Choć było jej ciężko, czuła, że podjęła właściwą decyzję. Każdego dnia starała się budować swoją niezależność i wewnętrzną siłę. Znajdowała wsparcie w rodzinie i przyjaciołach, którzy pomagali jej w codziennych obowiązkach i dawali otuchę w trudnych chwilach. Martyna zaczęła uczestniczyć w zajęciach dla przyszłych matek, gdzie poznała inne kobiety w podobnej sytuacji. Wspólne rozmowy i dzielenie się doświadczeniami dodawały jej otuchy i pewności siebie. Wiedziała, że nie jest sama i że ma w sobie siłę, aby stawić czoła wyzwaniom. Czasem spotykała się z Piotrem, który starał się być częścią życia ich dziecka. Spotkania te były pełne emocji, ale Martyna zauważyła, że Piotr naprawdę się stara. Wiedziała, że ich relacja już nigdy nie będzie taka sama, ale chciała, aby ich dziecko miało ojca, który będzie obecny w jego życiu. Piotr także zaczął układać swoje życie na nowo. Zrozumiał, że jego czyny miały poważne konsekwencje i że musi być odpowiedzialny zarówno za Martynę, jak i za swoją drugą rodzinę. Postanowił uporządkować swoje sprawy i znaleźć sposób, aby być dobrym ojcem dla obu swoich dzieci. Pomimo trudności, Martyna zaczęła odnajdywać spokój i szczęście. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale czuła, że jest silniejsza i gotowa stawić im czoła. Jej życie nie było już takie jak przedtem, ale zrozumiała, że każdy koniec jest również nowym początkiem. Martyna zaczęła planować przyszłość. Zastanawiała się nad powrotem do pracy po urodzeniu dziecka, a także nad tym, jakie cele chce osiągnąć. Zaczęła pisać dziennik, w którym notowała swoje myśli, marzenia i plany. To pomagało jej uporządkować myśli i skupić się na pozytywnych aspektach życia. Czuła, że z każdym dniem staje się silniejsza i bardziej pewna siebie. Wiedziała, że ma przed sobą wiele trudnych chwil, ale była gotowa na nie. Martyna wiedziała, że życie jest pełne niespodzianek i wyzwań, ale była zdeterminowana, aby stawić im czoła i stworzyć dla siebie i swojego dziecka jak najlepszą przyszłość.